Siemka, z tej strony Prosoud i witam was w kolejnym odcinku z Ghostwire Tokyo. I w tym odcinku będziemy robić sobie trzy misje poboczne pod tytułem Zabłąkana dziewczynka, Karmazynowy księżyc oraz I nie pozostał nikt. Tak więc my sobie już zacznijmy tą pierwszą misję. Co się stało? Nie mogę znaleźć mamusi. Robiłyśmy zakupy i gdzieś zniknęła. Widocznie się rozdzieliły. Skoro były tu na zakupach, to może sprawdzimy koło stacji. Będzie dobrze. Znajdziemy twoją mamę. Poczekaj tu. Bardzo to było miłe. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. Zabłąkana dziewczynka. Dobra. No i w dobrą stronę szliśmy. Ogólnie tu u góry jest... są dupy. No to jest sprzedawca, by the way. Tego co widzę. Aha, dobra, to mam zaznaczone. Ja cię dorwę. Ja cię dorwę. Cicho. Dobra. O, policjant. Zbij mnie pałką. O kurde, to jest trochę większe, to mi się wydaje. Dawaj. Znajdź matkę dziewczynki. Znowu? No znowu, no. Się prują, wiem. Mówię, że nie możesz się doczekać walki, KK. Tak myślisz? To dobrze myślisz. Dobra. Znowu się ktoś pruje. Ej, czemu w ogóle wszystko mamy odnowione? A, bo synchronizację mamy. I wszystko spowolnione. Nie wchodźcie nam w drogę, albo już po was. To by było na tyle. Wszystko dobrze? O. Możemy pomóc. Oczy jest zepsucie. A tu jest. Ała.
Elisa, czyżby chodziło o twoją córkę? Tak, i nagle coś mnie jakby uwięziło. Nie mogłam się ruszyć. Mama! O! Elisa, całe szczęście! Hej, miałaś się nigdzie sama nie ruszać. Chyba nie mogła dłużej czekać. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, prawda? Dziękuję wam obu za wszystko. Ciekawi. Jesteś miły dla dzieci, bo byłeś policjantem? Można tak powiedzieć. Nie mogłem jej tak zostawić. A jeśli chodzi o bycie miłym, wykonywałem tylko swoją pracę. Dobra, misja ukończona, zabłąkana dziewczynka. I nie pozostał nikt. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Znaczy tutaj. Bo same te misje będą długotrwałe. O, to jest ten. Tutaj mieliśmy pierwszego bossa. O, mamy relikt. Dobra, fajen. Kurde, tam są duchy do zebrania. A nie ma tu tęgu żadnego? Jest tęgu. Tylko od innej strony trzeba podejść. Czy w ogóle do niego dotrę? Dotrę, kurde, jak wysoko. Powinni być już bezpieczni. Kurde. Chciałem zaobserwować. Ty kurde. O. Znaczy uwu. GG. Dawaj to. Bierzemy duchy. I spadamy. Szybka odsiecz. Czekajcie, jeszcze w tą stronę sobie pójdziemy. No i dupsko. Czy ja chcę tutaj iść? Nie, nie, pierdolę. O, ja tędy nie przejdę. Jeszcze lepiej. Czyli tak czy siak muszę tędy przejść. Dobra. Już po to pójdziemy. Jezus Maryja.
No jak? Jak? Dobra, słuchajcie, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Oddaliłem się tylko od celu. Dalej nie wiem, co tu robi ten. Dobra, mam budkę telefoniczną też. Kurde, 9 Katashira tylko? Bo myślę, że więcej jest. Dobra, trudno. O! Jest tak gorąco. Mari, cholera. Dlaczego tak się dzieje? Ciągle prace kolejnych pracowników. Czyżby mój biznes był przeklęty? Jakiś pomysł, czemu tak jest? Pojęcia nie mam. Wkładam mnóstwo wysiłku w troskę o pracowników. Warto się będzie temu przyjrzeć. I nie pozostał nikt z misji pobocznej. Dlaczego tak się dzieje? O! To chyba tutaj. Zajrzyjmy do środka. Ciekawe, co tutaj będzie. Wejść do biurowca. Ale ja ogólnie widziałem tam ducha. Zbrania. O, nawet dwa. Wiem, że ja już tutaj byłem. Skradasz się coraz lepiej. Jeźdź. No wiadomo. Jak na dzieciaka. Przemknij się, staruszku. Dobra, widzę, że tutaj jest jeszcze. Za szybko. Za szybko to zrobiłem. Niepotrzebnie za szybko. Ale słuchajcie, to będzie ostatni duch, jakiego, za którym pójdę. O! Ej no! Co jest? O! Dobra, mam. Super. Chodźmy szybko. Dobra. To miejsce to ruina. Spróbujmy się dowiedzieć dlaczego. Okej, nie wiem co się stało z tymi boksami. Poszukaj wskazówek dotyczących zaginięć osób. O nie, to jest gruby chyba. Nie chcę grubego wkurzać. Nie, to jest jakiś jebany żart. Ej, co tu jest?
Dobra. Nie wiem, jak mi się to udało, ale... Dawaj. Zużyję wam wodę, szmaty. Dobra. Ja dwóch pochłonąłem? Nie. Idź mi. Jestem z ciebie dumny. A, moje. To dziadego. Frustracja związana z awansem. Wydaje mi się, że dzięki nowemu systemowi oceny wyników mimo młodego wieku właśnie awansowałem na menadżera. Co tu robić? Wszyscy, którymi mam zarządzać, są starsi ode mnie. Co jeśli nie będą mnie szanować? Czuję, że jestem skazany na niepowodzenie. To zwykła rutyna, młody. Może znajdziemy coś jeszcze. Szukajmy dalej. Co wy jeszcze chcecie znaleźć? Szczęście. Wiecie co, ja sobie chyba nawet na tej misji zakończę odcinek. Bo to będzie dosyć długa misja. Tak stwierdzam. Skarga dotycząca planu otwartej przestrzeni biurowej. Naprawdę ktoś uważa, że brak ustalonych obszarów pracy poprawi komunikację w zespole? Bo ja na przykład czuję się teraz jeszcze bardziej samotna. Wszyscy dookoła tworzą swoje małe biurowe kliki, a ja zostałam tutaj zupełnie sama. Okej. Okay. Nie brzmi to zbyt atrakcyjnie. No, trochę. No nie.
No dawaj. O kuźwa. Przeliczyłem się, za szybko zaatakowałem. Dobra. Dobra, mamy 19 poziom. Skarga dotycząca zasad nadgodzin. To, że nadgodziny nie są dozwolone, nie zmienia faktu, że mamy tyle samo pracy do zrobienia. Klienci nie będą przecież czekać na następny dzień roboczy. Po prostu płaccie nam za nadgodzinę, zamiast zmuszać nas do zabierania pracy do domu. Okej, okay, mamy ostatnią wskazówkę dotyczącą zaginięć osób. Mają tak samo dużo pracy. Dobra, chyba już wszystko rozumiem. Wiem, że szef miał dobre intencje, ale aż jednak... To mamy kolejny relikt. ...doprowadził do nagromadzenia negatywnych emocji. O! Rozmawiaj z właścicielem firmy. Teraz nowych umiejętności. O, dzięki. A, dzięki. Rozmawiaj z właścicielem firmy. Tak, wygląda na to, że twoje inicjatywy nie pasowały załodze. Zdaje się, że mimo bycia szefem nie powinieneś aż tak silnie ingerować. A, czyli nikomu się nie podobało, jak zarządzam firmą. Skoro już to wiem, to wyciągnę wnioski na przyszłość. Przysięgam, że następnym razem bardziej się postaram. Nie zapracuj się na śmierć w zaświatach. No i dobra. Mamy duchy. Teraz powinno być już dobrze. Skórzane buty z noskami? Co ja właśnie dostałem? To by się przydało. Biorę. Rzadko korzystam z łuku właśnie też z tego powodu. Bardzo rzadko nawet bym powiedział. Użyj tego dobrze, młody. A, ten pies mi tak dzwonił. Ej, czekajcie, chciałem jeszcze coś zobaczyć. Bo na jakimś tam skrzyżowaniu można kolejną paradę spotkać. Tą paradę demonów, co tam umarłem pod sam koniec praktycznie. Tylko kurde, gdzie to mogło jeszcze być? Czekajcie, tutaj sobie wezmę to. Świątynia Namita. Ciekawe, czy tutaj mi się zrespią jakieś duchy w pobliżu. Dobra. No i zaabsorbujemy sobie duchy.
Oni się dopiero co tutaj zrespili. Tutaj. Dobra. Widzę, że tam jest tęgu. Dobra. Kurde, nie wiem, gdzie może tu jeszcze być. O, to kojarzę. 7,77%. Trzeba będzie się wziąć niedługo też za metro Shibui. Też mamy trochę do zgarnięcia. Ciekawe, czy się zrespi ta parada. Jeśli nie, to jestem w dupie. Ogólnie. Jest! Jest parada! Boże! Ciąga nas do środka. Teraz jak mamy tą synchronizację, ja pierdzielę. Do domu, musimy walczyć. Racja. Boom! Dawaj. Na rok. Dawaj. Ha.
Ej! To już było oszustwo. Dzięki, Szefie. Jeszcze nic nie zablokowałem aktualnie. Dawaj. Dobra. Hiyaki-yako to skupiska przybyszów. Gdy jakiś spotkasz, trafisz do innego wymiaru. Po pokonaniu wszystkich przybyszów, wrócisz do Shibui wraz ze wszelkimi porwanymi duchami. Wcale nie było aż ogólnie tak. Będzie bardzo dużo tych duchów. No cóż, to ty tak uważasz. 679, ale nie patrzcie na to, bo... A, bo tu jeszcze więcej się dodaje teraz. No i co to się działo tutaj? Kurde, gdzieś tutaj musi być świątynia w takim razie, która łączy też to, bo nie pokazuje Hiyaki-yako. Ale aż 3% nam wybiło. Nie wiem, czy w sumie to się liczy teraz, ale okej. Wydaje mi się, że to będzie raczej na tyle. W następnym odcinku weźmiemy się za ostatnią misję poboczną, czyli Karmazynowy Księżyc, gdzie dostaniemy widmo Watcha i kombinezon z Fallouta 4 oraz zrobimy sobie świątynię Matsumi, bo tutaj mamy dużo jeszcze nieodkrytego. Znaczy tą część nie mamy jej odkrytej, mimo że to jest taka wielka świątynia tutaj. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Ghostwire Tokyo.